stand by you when you're falling, when the river is calling. Serdecznie, słuchajcie, mamy dzisiaj taki dzień, w którym dziewczyny mają wolne, bo mają ferie. I dzisiaj ma być jeszcze jeden dzień ładnej pogody, 17 stopni słonecznie, chociaż na razie słońca nie widać. A potem widziałam w prognozie, że chyba przez 10 dni, słuchajcie, ma padać non stop. To nie będzie padało non stop, tylko będzie pogoda, tak pokazuje, deszcz. Ale w Anglii jest też tak, że popada, nie wiem, dwa dni, potem nie dwa dni, tylko dwie godziny. Godzina jest ok, trzy godziny pada, cztery godziny słońca i tak w kółko, wiecie, po prostu ta pogoda jest zmienna. Dobrze, bo mamy ferie, dziewczyny mają wolne, więc spędzamy trochę czasu razem. Zresztą to już było widać, albo w tym materiale, albo w poprzednim, że w ferie sobie jeździmy, gdzieś coś zwiedzamy, spacerujemy, spędzamy super razem czas. Naprawdę weekend był dla nas bardzo udany. No a teraz, słuchajcie, jest czas uzupełnienia lodówki, bo już są pustki i brakuje dużo, dużo rzeczy. Też za ileś dni, za kilka dni Halloween się zbliża, to znaczy nie, za tydzień jest Halloween, ale my, ja i Artur idziemy na Halloween troszkę wcześniej do znajomych i nie mamy się też za bardzo w co ubrać, nie wiemy jak się przebrać, a jest to taka imprezka, powiedzmy, że trzeba się po prostu przebrać, umalować jakoś halloweenowo lub coś w tym stylu. Rozejrzę się dzisiaj za jakimiś dodatkami, zobaczę, czy coś w ogóle będzie w sklepach. Więc wybieramy się z dziewczynami do kilku sklepów, ale też musimy, tak jak mówię, uzupełnić lodówkę. Więc zakupy spożywcze plus kilka sklepów takich normalnych, do pochodzenia, do sprawdzania, co tam jest ciekawego, coś na Halloween. Potrzebujemy też szamponu, potrzebujemy płynu do mycia twarzy. Także troszkę nam tych rzeczy, słuchajcie, brakuje i teraz tutaj już, jak słyszycie hałas, tak, tam czesiczkę włączyłam, tutaj pranie. No po prostu wrze dzisiaj u nas i porządki, i organizacja, jakieś zakupy. Tak się zaczyna dzisiejszy dzień. Też powiem Wam, że mam taką fajną bluzę jasną, którą założyłam pierwszy raz. Oderwałam metkę i stwierdziłam, że ona jest na dzisiaj idealna, na te 17 stopni, które zapowiadają. Ma bardzo ładny tutaj napis, taki miły. I tę bluzę mam, bo czasami mnie pytacie, z Madalaną. Słuchajcie, także jest taka twarzowa i ma taki półgolfik, nie jest to takie, wiecie, drapiące w szyję. Zrobiłam sobie też dzisiaj warkocze, bo mam dosyć świeże jeszcze włosy, a będzie mi po prostu wygodniej na mieście. Dobra, słuchajcie, my się już zbieramy, wychodzimy, bierzemy torebki i ruszamy. Jesteśmy, słuchajcie, w BM-ie, chodzimy. Co, mamusiu, kupisz nam? Świąteczne maseczki dzisiaj możemy zrobić? Nie, no świąteczne, poczekamy na święta, dziewczyny. Ej, te są fajne. Fajne. Mamy i na ręce. Fajne. Na ręce. A to na dole co jest? Zestaw chyba takich, zobaczcie. Aha, zestaw wszystkiego. I tutaj można płyn, ale to jeszcze przed nami wszystko, takie, wiecie, dodatki. A to? To jest na ręce. Na włosy. A, na włosy, no widzę właśnie. Zobacz, jakie słodkie. No fajne. Idziemy dalej. Tu chyba nie, co? Tak. Zobaczcie, w BM-ie są teraz te sweterki takie ciepłe, te hoodie. Ale nie chcę je. No nie wiem, ale zobaczcie, różne są kolory. Jakbyście szukali i takie fajne, ciepłe dresy. Ej, no mega ciepłe to jest, słuchajcie. Tylko zobaczymy, czy się nie... No, ściągają. Ale fajnie, to jest akurat bardzo fajne i ciepłe. I fajne na prezent pomysł. Skarpeteczki z Barbie. Przestraszyłam ja. Ej, a te kapcie też fajne, zobaczcie, takie cieplutkie. 10 funtów. Super. I dla dorosłych kobiet. Teraz zauważam i tu jeszcze. A tego nie było, słuchajcie, więc Wam nagrywam. I dresy czarne. Ja już robiłam tego zdjęcia. Matej to chce na gwiazdkę. Nie, ja chcę ten. Ten są najlepsze. Tak? Ładnie pachną? Tak jakby... Ej, a to? A to są takie perfumki, które małe. Dobra, już wiem. Rolujesz na rękę. Mhm.
Ej, tu jakie fajne. Patrzcie, jesteśmy w Aldiku. Kosztuje 8 funtów. Jakie są przecudne, w ogóle kolorowe maskotki. Maty już tu oszalała. Fajne, co? Które wam się podobają? Ja wam pokażę mi niektóre. Mi się ten podoba i ten. Mi się te dwa podobają. O, mi ten. Ja chcę tego kupić. Bo to jest nawet malutki. A ten jest w ogóle taki biedny. On kosztuje tylko 8 funtów. Ekstra są, naprawdę. Ma, on też ma dzieciusia. A zobaczcie, są jakieś książeczki dla dzieci, są Barbie. Ej, a to widziałaś? Ale to już jest jakaś taka zabawka. Ten dla mnie, ten dla Lili. Samochody Barbie, słuchajcie, łódki Barbie, jak szukacie już prezentów na święta. O, tutaj właśnie Barbie. Po ile są te Barbie? Nie widzę ceny. Nie widzę. No dobra, idziemy dalej. Tutaj zobaczcie. No, ja chcę to kupić. Unicorny. Zobacz, na wrotkach. Ej, czad. I z pilotem. Ja chcę to kupić. Kupujesz to? Możesz mi to kupić na święta? Na święta to zobaczymy. Listy piszcie. Dziewczyny nawet nie piszą, słuchajcie, listów, tylko robią takie grafiki. Słodyczy. Pomyślimy. Mati to wykupia wszystko. Nie? Już zrobiłyśmy zakupy z dziewczynami, nie? Tak, zakupy. Tyle rzeczy dostałam fajne. No, a co najfajniejszego? Ja to się cieszę zawsze ze wszystkich owoców mango. Morza. Mati, mango i owoce morza. A Lila? Albo lemoniada. Nie lemoniada. Czekoladowa ta. Te serki gorąca takie? Gorąca czekolada? Nie, gorąca czekolada. Gorąca czekolada. W każdym razie jedziemy do domu i dziewczyny nagrają dla was food haul i pokażą, co kupiliśmy jeszcze w biegu. Nudle też, no nudle. Dużo, słuchajcie, dobrych rzeczy. Wydałyśmy 118 funtów tu i 26, mam jakaś dziwiona, tyle dziecko moje kosztuje wszystko. 26 w BM-ie i 118 w Aldiku. Rabuś, co ten Brunio robi? Bo to mu się macha cały czas, wiesz. No. Jeszcze się naciąga i... A ty, braciszku, chcę do ciebie, a się nie da. Cześć, kochani. Cześć. Dzisiaj wam pokażę nasz haul zakupowy od... Z jakiego sklepu? Mama, z jakiego sklepu? BMI. Z BM-u i Aldika. A ty nie wiesz z jakiego? Najpierw mamy pomarańcze. To jest 4 pomarańcze. I będziemy z nich robić sok. Przepraszam, robię kawę, będzie chwilowy hałas. Pomarańcze, ja dla ciebie tańczę. Następnie mamy borówki. Taką paczeczkę do deserków. Mamy tutaj takie płatki, bo ja i Lila bardzo lubimy te takie malutkie. One są bardzo smaczne. Następnie mamy... Jak to się nazywa? Sałatę. Mamy następnie sałatę. Pomyślałam kalafior, nie wiem czemu. Ale to jest sałata. I mamy baby plum tomato. Nie wiem, czy to są. Tak, to są baby plum. I następnie mamy 2 filety salmona z limonką i z ziołami. Musisz uważać, bo masz go pod nogami. O, niam, niam. Następnie mamy gigantycznego ogórka. Następnie mama kupiła Jumbo King prawny. Tak, bo mamy już jedno. Następnie mama kupiła mascarpone, też do deserków. Zgadłaś. Ketowy. Następnie mamy mozzarella i nie mozzarella light, bo ja nie cierpię mozzarelli light. Musi być normalna mozzarella. Tak? Ja nawet nie wiem, jaka jest różnica, ale light jest taka gorsza. Czyli zielona, a nie niebieska. Nie wiem, jaka jest różnica, bo ta jest tłusta bardziej. Ta jest lepsza. Następnie moje ukochane mango. Moje ulubione. Zawsze mama mango. Tam możesz położyć, żeby ci ładnie. Aha! Dojrzało. W tej miseczce. A to jest grapefruit? Tak. Następnie mamy grapefruit. Mój ulubiony owoc! Mamy ulubiony owoc. Dzisiaj poszliśmy naprawdę crazy z tymi owocami. Też położę tutaj w tej miseczce.
Jakie tropikalne, my w ogóle owoce jemy. No w sumie. Następnie 10 plasterków bekonu. Smoked. Zobacz, kto drugi ci pomaga. Mój drugi. Mój kochany. Chłopaki się tak ładnie bawią. Moje kochane dzieciaczki. Proszę. Następnie British Brown Onions. Nie wiem, ile tutaj jest, ale jest dużo. Czyli cebulę. Następnie mamy British Radishes, czyli jak mama to się nazywa? A, rzodkiewki. Czyli rzodkiewki. Tylko brytyjskie. Następnie, nie wiem, czy mu mama to kupiła, ale eggplant. Albo nie umiem tego powiedzieć, jak inaczej mówią, ale eggplant. Nie wiem, jak to jest po polsku. I następnie 6 tortilli wrapów, dlatego że będziemy robiły wrapy z kurczaczkiem. Czyli nie mogę się doczekać. Następnie mama wzięła mixed herb do mojej sałatki, do sosu i do... O, ile przyszło z BM-em. Rzeczy od BM-a. Z... To do, też do jest do kurczaczków. Następnie mama wybrała sobie taki protein pudding czekoladowy. Taki proteinowy, nie wiem. Takie ketowe rzeczy. Następnie 12 garlic i herb chicken bites. Nie chicken, cheese. Czy takie serowe i... Jaki jest garlic? Serowe takie, po prostu kuleczki. I następnie, to jest superowe, zielone jalapeniosy, też serowe bajce. Czyli, ale te są nie kuleczki, tylko takie paseczki. I tych jest 14, a tamtych jest 12. Następnie mamy łąki mix peppers, czyli zmieszane, śmieszne papryki. Przypomniało mi się. Następnie mamy mrożone marchewka, brokuł i kalafior. I mamy zielone beansy. Szparagi, nie wiem, czy to są szparagi. Chyba. I następnie mamy taki, nie wiem co to jest, ale to jest taki ser. I jeszcze jeden z tych eggplants. I następnie mamy sweet potato. Ja nie bardzo lubię sweet potato, ale to są słodkie ziemniaki. Następnie mamy British baking potato, czyli takie, które się używa do jacketów, ale my nie będziemy tu używać do jacketów. To jest wszystko, co było w pierwszej torebce. Okej, w tej torebce mamy closed cup mushrooms, czyli pieczarki chyba. Mamy 12 brytyjskich free range jajek. Muszę trochę pospieszyć to. Mamy wysoki protein truskawkowy mousse. Czy taka pianka. Następnie mamy fresh British double cream. Wszystko tutaj jest British. Na wszystkim jest napisane British. Nie wiem, ale ludzie chyba lubią brytyjscy, jak jest napisane, że to jest brytyjskie. Czyli fresh British double cream, czyli krem. Herbatka. Mama sobie wybrała też taką czekoladową czekoladę. Taką bardzo czekoladową, 70%. Też coś, co ja nie przepadam za beansy, czerwone. I chopped tomatoes. I kokosowe mleko. I to, co Lila wybrała sobie. Co mam powiedziała, że możesz sobie wybrać to. I Lila wybrała sobie gorącą czekoladę. Perfekcyjne to jest już na święta i jak jest... Jak ja chcę sobie wypić czasami kawkę, to dodaję tego i to jest takie czekoladowe.
I to jest pyszne i to się tylko dodaje gorącej wody i to masz gorącą czekoladę. Dwa razy 6 jajek. Tych samych, co tamte. Tylko w mniejszych opakowaniach. I następnie mamy spicy smashed avocado, czyli chyba guacamole. Następnie do szkoły mama nam kupiła takie bułeczki, które często zamrażamy i wtedy mama wkłada je do piekarnika i wtedy mamy na kilka dni do szkoły. O, i teraz kurczaczki. I to mega kurczaczki. Tutaj jest chicken breast fillets. Czyli to są chyba piersi od kurczaka. Ale pyszne i z tego będziemy robić też tortille. Teraz mamy British beef and pork mince. Nie wiem, do czego mama chce to zrobić. Ale myślę, że mama chce zrobić spaghetti, bo kupiła te chopped tomatoes, ale nie jestem pewna. Kolesław, czyli po angielsku coleslaw. Czemu Alexa się włączyła? Okej. Czyli kolesław. Coś, co ja też lubię. Cheddar i medium cheddar. British. British, kochani, bo musi być British. Czyli cheddar. Okej, i to jest jeszcze jedna torebka. Okej. Tutaj mamy whole wheat spaghetti. Okej, kochani, przepraszam, padł mi akumulator. Czyli baterię. Musiała mama zmienić. Pierwsza rzecz to są takie chińskie nudle ryżowe. I wtedy mamy brie, ser. Jak nie wiecie, co to jest brie. Następnie do szkoły mama nam kupiła takie digestives, czyli takie ciasteczka z czekoladą. I następnie mamy pomidorki, to też tutaj pójdzie. Widzicie, jaka jestem pożyteczna, widzicie, jaka ja jestem helpful, że ja aż od razu daję te rzeczy do miski. Następnie jest egg mayo, taka pasta. Następnie macaroni. Taki makaron, popatrzcie. Jeszcze jeden pudding proteinowy. Następnie śmieszne jakieś truskawki łąki. Takie, które są takie malusieńkie i takie mają różne kształty. O! Moja jeszcze jedna mozzarella. Bo ja kocham, kochani, mozzarella, jak wiecie. I następnie jeszcze więcej baby plum i jeszcze więcej rzodkiewek. Następnie mamy specjalny kokosowy ryż. Nie wiem, jak taki specjalny. Następnie mamy brytyjski nieposolony masło. Następnie mama sobie kupiła takie i dla niej i dla taty kupiła sobie takie orzeszki. Mama kupiła fresh British double cream, jeszcze jeden. I mama sobie kupiła takie bean sprouts. To są takie, nie wiem, czy wiecie, co to jest, ale ja nie wiem, jak to się nazywa po polsku. Ale mama powiedziała, że z tego zrobi makaron. Znaczy, że to będzie tak jakby jej makaron. Tomato i grilled peppers, czyli taka pasta z pomidorów i pieczarek. I nie pieczarek, tylko papryk. Następnie do sałatek pesto. To jest taki pesto do sałatek. Następnie więcej łososia. Ten jest mild and delicate smoked salmon. Czyli wędzony. Tamten też był wędzony. Następnie dla naszego kochanego koteczka mamy tuna. Ale nie wiem, czy Bruno już może jeść, czy nie może. Ale wzięliśmy im tuna, bo rabuś lubi, ale nie wiem, czy Bruno może. Mama wzięła takie mięty do torebki. Mamy jakieś chusteczki. I następnie mamy oliwki. Ja nie przepadam za oliwkami. Następnie mamy jeszcze jedne beansy. To już było. Następnie, ja i Lila bardzo to chcieliśmy. To mama nam kupiła taką lemoniadę. I mama też to może pić, bo to jest dieta. I tata też to może pić, bo to jest dieta. Oni nawet chyba nie są na diecie, ale nie wiem. Ale chyba próbują, ale nie wiem. A o tym jestem szczęśliwa, bo to jest taka gazowana lemoniada. Coś do kurczaków. Tutaj ma taki puder, a tutaj ma taki sos. Nie wiem, co to jest. Olej z oliwek. I tutaj ma takie garliki. Następnie takie serki z truskawkowymi
takie serki. Salami i ser. Oreo, też do szkoły. Mamy dwa mleka, dwa duże, pełne mleka. I następne jest dla chili con carne. A, no tak, bo mama będzie robić chili con carne. Było wszystko z Aldika. I teraz wam pokażę to, co kupiliśmy w BM-ie. Nie wiem, co to jest, ale to jest coś, co ładnie pachnie. Lenor. Weszłeś? Przez drzwi? Przez drzwiczki, kocie? Kochani, muszę wam powiedzieć, Bruno jest taki sprytny. On już przechodzi przez... O Jezu! On już przechodzi przez drzwi rabusia. Jak on jest taki malutki. Płyn do mycia twarzy, bo nam się skończył. Ja bardziej lubię ten bez niczego. Ale ten jest też dobry. Następnie mama sobie kupiła taki peanut butter. I następnie mama też kupiła Nurofen, bo nam się skończył. Lila sobie kupiła takie dwa czekoladowe kremy z takimi patyczkami. Majonez ostatni, kochani, to był w tym sklepie i my kochamy ten majonez, ale to był ostatni i jakoś nam się udało. Kupiła to, bo zdecydowała, że chce sobie zrobić jakąś przyjemność. I popatrzcie, jaki słodziutki. Bardzo słodziutki, nie? I tutaj jest napisane cat person, czyli kocia osoba. Czyli bardzo słodziutki, ma taki różowy i w środku jest też różowy. Następnie jakieś bloki do toalety. Poczekamy, aż Bruno skończy. Następnie mama sobie kupiła dla niej i dla taty takie sugar free, czyli bez cukru ciasteczka. Taki szampon. Zielone jabłko. Nie wiem, musimy to wypróbować. I następnie mama sobie kupiła takie dla jej leków. Na co dzień, na każdy dzień. Mama kupiła taki do jej kawy. Taki vanilla creamer. I ostatnia rzecz, mama kupiła żwirek dla kotów. Okej, kochani, to jest wszystko w tym holu zakupowym. Jak widzicie tutaj, znaczy wy tego nie widzicie, ale tutaj wszędzie są jedzenia i tam też. Tam, gdzie widzicie.